Z Ewangelii według świętego Jana. Uczniowie powiedzieli do Jezusa: oto teraz otwarcie pouczasz i nie mówisz przez przypowieści. Teraz widzimy, że ty wiesz wszystko i nie ma potrzeby, aby cię ktoś pytał. Dlatego wierzymy, że wyszedłeś od Ojca. Jezus im rzekł: już wierzycie? Oto zbliża się godzina, nawet już nadeszła, że się rozproszycie, każdy w swoją stronę, a mnie zostawicie samego. Jednak nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To wam powiedziałem, abyście we mnie posiedli pokój. Na świecie udrękę cierpicie, lecz bądźcie ufni, ja zwyciężyłem świat. Ta dzisiejsza Ewangelia jest kontynuacją Ewangelii sobotniej. Pamiętamy, że w sobotę, pamiętamy słowa z soboty, gdzie Pan Jezus mówił o tym, że już teraz przychodzi czas, kiedy On nie będzie nas nauczał w przypowieściach. No i stąd apostołowie mówią: oto teraz otwarcie pouczasz. No, myślę, że tak jak mówiłem w sobotę, że to nie do końca o to chodziło, nie? Że Pan Jezus miał na myśli to, że to, co powiedział w przypowieściach, będzie się po prostu realizować w naszym życiu. No, ale dobrze, okej, nie? No, faktycznie w czasie ostatniej wieczerzy, bo ten fragment Ewangelii to jest opis Janowy ostatniej wieczerzy, to są cytaty słów, które wtedy w czasie tej ostatniej wieczerzy padły. I oczywiście, że w czasie ostatniej wieczerzy Pan Jezus mówił już trochę inaczej, bardziej wprost, chociaż też nadal tajemniczo bardzo, nie? Dużo słów, które wypowiada, były tajemnicze i na pewno apostołowie takie odbierali, nie wiedzieli pewnie, jak je rozumieć. No, ale rzeczywiście żadnej przypowieści w czasie ostatniej wieczerzy, przynajmniej z tego, co Jan pisze, Pan Jezus nie przytoczył. No. Natomiast na przykład umył nogi im. No. Tak, nie opowiedział przypowieści na przykład o miłosiernym Samarytaninie, ale sam rzeczywiście umył im nogi. No. Więc działo się już coś innego, coś nowego. No, ale na pewno Panu Jezusowi chodziło o dużo więcej wtedy, kiedy mówił, że nadchodzi czas, że już nie w przypowieściach będę mówił do was, lecz otwarcie pouczę was o Ojcu. Miał na myśli to, że to, co jest powiedziane w przypowieściach, będzie się dziać po prostu w naszym życiu. Natomiast chciałbym bardziej może, komentując dzisiejszą Ewangelię, skupić się na tych słowach Pana Jezusa, na tym takim zdziwieniu wyrażonym słowami: już wierzycie? Wydawałoby się, że no wierzą, nie? Ale Pan Jezus jest realistą. Już wierzycie? No tak, no wierzycie, tylko no, tylko to tak nie do końca jest jeszcze ta wiara, o którą chodzi, która jest wam potrzebna. Bo oto zbliża się godzina, nawet już nadeszła, że się rozproszycie, każdy w swoją stronę, a mnie zostawicie samego. Jakież to prawdziwe. No. Każdy grzech to jest właśnie taki przejaw rozproszenia, no. Porzucenia Pana Jezusa. Tak. Bezwzględnie. Kiedy grzeszymy, to porzucamy Pana Jezusa. On nas nie porzuca, ale my porzucamy Jego. I ja odbieram te dzisiejsze słowa Ewangelii w ten sposób, że Pan Jezus po prostu mówi, że kiedy tak będzie się dziać, to nie będzie to dla mnie jakieś rozczarowanie. To nie będzie dla mnie rozczarowanie. Ja po prostu wiem, że tak będzie w waszym życiu. Dlatego sami też, jeżeli tak się dzieje, to nie czujmy się rozczarowani sobą. To jest niemożliwe, żeby
nasza wiara od razu stała się taka, że już nigdy nie opuścimy Pana Jezusa w żaden sposób. Czyli nie rozproszymy się. Ważne jest, żebyśmy wracali. Tak. Żebyśmy ciągle do Pana Jezusa wracali. Po każdym rozproszeniu. Tak jak apostołowie wszyscy wrócili. Z wyjątkiem Judasza. Dramatem Judasza było największym nie to, że on zdradził, wydał Pana Jezusa, tylko to, że po tym, jak go wydał, nie wrócił do Jezusa, nie wrócił do apostołów. Notabene ciekawe, co by apostołowie zrobili, jakby się zachowali wobec Judasza, gdyby wrócił. Ale myślę, że jednak chyba by go nie odtrącili. Jednak trzech apostołów było świadkami tego, że Pan Jezus nazwał Judasza w Ogrójcu, kiedy przyszedł z żołnierzami, żeby ci go ze sobą zabrali, że nazwał go przyjacielem. Myślę, że pewnie w pierwszym momencie przeżyliby jakiś szok, nie? Co tutaj ten Judasz robi. No, ale po chwili namysłu, narady, pewnie przyjęliby Judasza. Zwłaszcza, że też Piotr miał za sobą wyparcie się Pana Jezusa. Nie? Myślę, że też, nie wiem, czy od razu wszyscy apostołowie wiedzieli, co Piotr zrobił. On pewnie z czasem się dopiero do tego przyznał, czy jakoś to dotarło, nie? Do świadomości wszystkich apostołów. No, ale nie odrzucili Piotra. Choć pewnie myślę, że on sam się bardzo tego bał, że tak będzie. No, w każdym razie doświadczenie słabości, doświadczenie niewiary jest wpisane w naszą wiarę. Tak. Kryzys, wręcz załamanie się naszej wiary. Jest to wpisane. Jest wpisane w to. Oczywiście to jest przykre, nie? Kiedy dla nas samych, kiedy tracimy wiarę, chociaż może w pierwszym momencie, kiedy to robimy, to nam się wydaje, że jest ok. No, ale też pewnie jest nam bardzo przykro, jak widzimy, że ktoś bliski właśnie traci wiarę i odchodzi, jak to mówimy, odchodzi z kościoła. Tak, no to jest przykre, ale warto pamiętać o tych słowach Pana Jezusa, że On jakoś nie jest tym szczególnie zdziwiony, zaskoczony i że w związku z tym można przypuszczać, że te kryzysy, te odejścia, nie, że one są potrzebne. One też mają swój sens. Oczywiście ważne jest, żebyśmy ostatecznie wrócili. No, tylko że ten powrót nie może się dokonywać jakoś na siłę, bo to nie będzie prawdziwy powrót. To musi być powrót motywowany jakąś tęsknotą, głodem pewnym. No, a żebyśmy tęsknili za Bogiem wtedy, kiedy się rozpraszamy, kiedy Go zostawiamy, no to musimy mieć prawdziwy Jego obraz. No. Musimy wiedzieć, jaki On jest, bo to jest niemożliwe, żeby człowiek, znając prawdziwego Boga na dłuższą metę, bo myślę, na krótszą metę to może jest możliwe, ale to jest niemożliwe, żeby na dłuższą metę czuł się dobrze, będąc daleko od prawdziwego Boga, którego zna, którego poznał. Zupełnie inna sytuacja jest wtedy, kiedy w ogóle nie znamy prawdziwego Pana Boga. Nie? I wtedy też trudno powiedzieć, czy my Go w ogóle opuszczamy. Nie? Czy my Go opuszczamy. Bo może opuszczamy po prostu jakieś wyobrażenie o Bogu. Czasem nam się wydaje, nie? Że ktoś odchodzi z kościoła. Smutne, przykre. A tymczasem on tak naprawdę porzuca jakiś fałszywy obraz Boga,
który niestety właśnie może też i przy udziale tego Kościoła się w nim wykształcił. I tylko tyle. On odrzuca fałszywego Boga. Dlatego dla mnie jest ważne, zresztą to jest piękne zajęcie, mówić o Bogu takim, jakim On naprawdę jest, jak jest opisany w Ewangelii, jakiego ja poznałem, tak jak też mówiłem wczoraj, w Kościele katolickim i którym jest właśnie Jezus Chrystus. Ja mówiąc o Jezusie Chrystusie, mówię o kimś, kogo, powiem szczerze, no chyba trudno nie kochać. Trudno nie kochać. Oczywiście to nie jest takie proste znowu uwierzyć, że to, co ja mówię o Jezusie Chrystusie, że to jest prawda, wszystko i tak dalej. Ale ja oczywiście wiem, że mówię prawdę. Wiem. Nie wierzę, tylko wiem. Przynajmniej na dziś. Dla mnie jest to prawda, bo tego doświadczyłem. Tego właśnie Jezusa, o którym mówię. Doświadczyłem Jezusa takiego, jakim go staram się przynajmniej opisać. Czasem przeżywam tylko taki ból, pewien smutek, że brakuje mi słów odpowiednich, żeby dostatecznie dobrze opisać właśnie Jezusa. Przede wszystkim to, jaki On jest wspaniały, jaka jest niesamowita, piękna, wspaniała Jego miłość. No, w każdym razie to dopiero pokochanie Pana Jezusa, które jest konsekwencją poznania Go takim, jakim naprawdę On jest, pokochanie Pana Jezusa dopiero może spowodować, że my nie będziemy Go w ogóle opuszczać, że nie będziemy się rozpraszać, w sensie poprzez grzech nie będziemy jakby rozstawać się ze sobą, z Jezusem i ze sobą jako wspólnota wierzących, nie, w Chrystusa. Tak więc patrzmy na siebie podobnie jak Jezus, który owszem, na pewno przeżywa zawsze jakiś smutek, ból, kiedy my go zostawiamy samego. Ale jednocześnie bądźmy w takich sytuacjach tak wyrozumiali dla siebie, tak otwarci na siebie, na swoją też słabość, jak otwarty jest Jezus. Po więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.